Szanowni Państwo, nazywam się Jerzy Dorożkiewicz, jestem specjalistą do spraw komunikacji społecznej Politechniki Białostockiej. Mam zaszczyt w imieniu jej magnificencji rektor Politechniki Białostockiej, doktor habilitowany inżynier Marty Kosiorka-Zberg, profesor Politechniki Białostockiej, powitać Państwa na briefingu połączonym z podpisaniem listu intencyjnego o współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa pomiędzy Politechniką Białostocką a Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim i Wigierskim Parkami Narodowymi. Witamy przedstawicieli mediów i obserwatorów naszej transmisji. Znajdujemy się w centrum nowoczesnego kształcenia Politechniki Białostockiej. To tu znajdują się także zbiory naszej akademickiej biblioteki, Studium Języków Obcych, Naukowe Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Centrum Kształcenia Zdalnego. W naszym spotkaniu biorą udział doktor habilitowana, inżynier Marta Kosiorka-Zberg, profesor Politechniki Białostockiej, rektor Politechniki Białostockiej, doktor Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, magister inżynier Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, magister inżynier Tomasz Chuszcza, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, magister inżynier Grzegorz Piekarski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego, doktor habilitowany inżynier Mirosław Świercz, profesor Politechniki Białostockiej, prorektor do spraw rozwoju oraz doktor habilitowany inżynier Jarosław Szusta, profesor Politechniki Białostockiej, prorektor do spraw studenckich. O oficjalne powitanie naszych gości i przybliżenie znaczenia zawieranego przez Politechnikę Białostocką i cztery parki narodowe porozumienia poproszę rektor naszej uczelni, doktor habilitowaną inżynier Martę Kosiorka-Zberg, profesor Politechniki Białostockiej. Witam Państwa bardzo serdecznie w murach Politechniki Białostockiej. Szczególnie ciepło witam dyrektorów i pracowników parków narodowych, to Białowieskiego, Biebrzańskiego, Narwiańskiego i Wigierskiego. Co prawda gościliśmy już przedstawicieli każdego z parków w naszych murach i współpracujemy z parkami od lat, ale dzisiejsze spotkanie jest szczególne, ponieważ zamierzamy podpisać unikalne, pięciostronne porozumienie o partnerstwie. Ideą tego porozumienia o współpracy parków narodowych znajdujących się na naszym regionie z Politechniką Białostocką ma być przede wszystkim efektywniejsza wymiana doświadczeń i rozwiązań, które byłyby przydatne, potrzebne w funkcjonowaniu nie tylko wybranego jednego parku, ale również pozostałych. Parki narodowe to nasze szczególne dobro, zatem każdemu z nas na sercu leży ich utrzymanie i rozwój. Jestem przekonana, że Politechnika Białostocka może się do tego istotnie przyłożyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te słowa, pani rektor. Jednym z inicjatorów nawiązania i sformalizowania współpracy pomiędzy uczelnią a parkami narodowymi był pan magister inżynier Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego. Panie dyrektorze, czego spodziewa się pan po podpisaniu tego pięciostronnego listu intencyjnego? Dzień dobry. Szanowni Państwo, Parki Narodowe Podlasia to wyjątkowe obiekty pod względem przyrodniczym. Politechnika to wyjątkowy zasób wspaniałej wiedzy, wspaniałych możliwości. W związku z tym w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego liczylibyśmy tutaj na taką bardzo głęboką i poszerzoną współpracę związaną z znalezieniem sposobu na poprawienie technologicznych możliwości koszenia naszych bagiennych łąk. W tej chwili zdobywamy marsa, a okazuje się, że tutaj na miejscu nad Biebrzą mamy taką właśnie potrzebę, aby usprawnić pojazdy, które mogłyby w sposób jak najmniej szkodliwy, jak najmniej negatywny wpływając na przyrodę, mogłyby kosić te bagienne obszary, które są cennymi siedliskami i roślin, i zwierząt, unikatowymi w skali właśnie i Europy, i świata. Jak również liczymy na to, że biomasa, której bardzo dużo w trakcie tych zabiegów powstaje, mogłaby być zagospodarowana w sposób jak najbardziej właściwy, odpowiadający oczekiwaniom, no właśnie, wykorzystania tej biomasy jako takiego odnawialnego surowca i zagospodarowania do różnych celów. I to myślę, że będzie głównie przedmiotem naszej współpracy, jeśli chodzi o Biebrzański Park Narodowy.
dziękuję. Serdecznie dziękuję panu za przybliżenie nam oczekiwań Bieżańskiego Parku Narodowego wobec uczelni. Teraz zwracam się do profesora Jarosława Szusty. Panie prorektorze, wiemy, że Politechnika Białostocka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom parków narodowych i w trosce o ochronę środowiska naturalnego, opracowała już założenia koncepcyjne dotyczące autonomicznego pojazdu wykorzystywanego do koszenia terenów podmokłych, czyli dokładnie tego, o czym przed chwilą wspomniał dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, magister inżynier Artur Wiatr. Teraz prosimy o przybliżenie nam istoty tej innowacyjnej maszyny, która doskonale wpisze się w ideę zrównoważonego rozwoju oraz ideę Doliny Rolniczej 4.0, która, przypomnę państwu wszystkim, zakłada współpracę władz regionu, przedstawicieli biznesu i właśnie nauki, a jej efektem będzie tworzenie innowacji technologicznych. Panie rektorze. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Politechnika Białostocka, realizując wcześniej projekty badawcze, opracowała autonomiczny system do sterowania statkiem. Teraz ten system chcielibyśmy wykorzystać do tego, żeby zaproponować autonomiczną maszynę, która wykorzystywana będzie do koszenia terenów podmokłych. Tak naprawdę dron na uwięzi lecący nad ratrakiem będzie analizował teren, wykrywał zagrożenia, będzie informował operatora o ewentualnych legowiskach zwierząt, o zagrożeniach wynikających z występowania terenów podmokłych, czyli jakichś grzązawisk, bagien. I te decyzje podejmowane przez operatora sprawią, że ten proces agrotechniczny związany z koszeniem tych terenów będzie bezpieczny. Ponadto w ramach realizacji projektu, który mam nadzieję będziemy wspólnie tworzyć, chcielibyśmy opracować rozwiązania ekologiczne. Czyli ta maszyna, która będzie nośnikiem narzędzi, będzie wyposażona w systemy pozwalające na zasilanie paliwami alternatywnymi, chociażby gazem LPG, CNG czy biopaliwem, tak żeby jeszcze bardziej to środowisko naturalne chronić. Nacisk elementów roboczych na teren chcemy zniwelować do minimum i to jest głównym celem tego przedsięwzięcia. Także autonomiczny pojazd do koszenia terenów podmokłych wykorzystujący najnowsze technologie opracowane na Politechnice Białostockiej będą tematem, mam nadzieję, przyszłego projektu realizowanego wspólnie z państwem. Serdecznie dziękuję, panie rektorze, za przybliżenie nam tej idei. Już chyba każdy z państwa rozumie, na czym polega sama koncepcja autonomicznego pojazdu i jakie to ma znaczenie dla ochrony przyrody. Współpraca mająca na celu wykorzystanie nauki do poszanowania właśnie naszego dziedzictwa przyrodniczego to naszym zdaniem niezwykle cenny pomysł. Podobnie jak bezcennym pomysłem było przed laty odnowienie populacji żubra w Polsce. O nadzieje związane ze współpracą z Politechniką Białostocką, choćby w zakresie konstrukcji odłowni żubra, chciałbym zapytać doktora Michała Krzysiaka, dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Dla naszego parku białowieskiego to wielce obiecujący projekt, ponieważ w hodowli restytucyjnej niezwykle ważne dla nas jest wsparcie inżynieryjno-techniczne. My mamy doświadczenie hodowlane, mamy doświadczenie weterynaryjne, a nowinki techniczne pozwolą nam jeszcze lepiej zarządzać największą wolnożyjącą populacją żubrów. Trzeba powiedzieć, że ta współpraca będzie dotyczyła, myślę, całej północno-wschodniej Polski, jeżeli chodzi o restytucję tego gatunku, ponieważ tych żubrów w tej naszej Polsce północno-wschodniej mamy najwięcej. Ja tylko wspomnę, że Białowieski Park Narodowy to również dziedzictwo kulturowe. Mamy bardzo dużo zabytków i myślę, że na tym polu również tutaj współpraca pomiędzy naszymi szanownymi instytucjami będzie bardzo dobra. Dziękuję. Serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Żubr nie bez przyczyny przecież nazywany jest królem puszczy. Na państwa prace zwrócone są oczy całego świata. Nie ma co ukrywać, a świat z niekłamanym zachwytem oddaje też się urokowi Nawiańskiego Parku Narodowego. O oczekiwania, jakie wiąże ze współpracą z uczelnią techniczną, chciałbym zapytać teraz dyrektora Nawiańskiego Parku Narodowego, magistra inżyniera Grzegorza Piekarskiego.
Piękno Narwińskiego Parku Narodowego to piękno Narwi, rzeki z licznymi starorzeczami, z wielokorytowej, z licznymi terenami rozlewiskowymi. Jest to miejsce dogodne do bytowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, które tutaj gniazdują, żerują. I to piękno chcemy pokazywać. Mam nadzieję i liczę na to, że dzisiejsza podpisana współpraca pozwoli nam na opracowanie koncepcji jeszcze lepszego turystycznego infrastruktury turystycznej, budowy infrastruktury turystycznej na terenie Narwieńskiego Parku Narodowego. Liczę na to, że uda nam się opracować koncepcję budowy nowej infrastruktury i modernizacji infrastruktury już istniejącej. Infrastruktury, która będzie nowoczesna, ale zarazem będzie komponowała się w piękno przyrodnicze Narwieńskiego Parku Narodowego. Liczę też na to, że Narwiański Park Narodowy stanie się miejscem realizacji projektów naukowych, badawczych, które będą analizowały, pokazywały procesy przyrodnicze zachodzące na terenie naszego parku. Jeszcze na pewno mam nadzieję na to i pewnie oczywiście jestem pewien, że nam uda się zrealizować wizyty studyjne, staże studenckie na terenie naszego parku, tak żeby studenci Politechniki Białostockiej mogli dotknąć przyrody Narwieńskiego Parku Narodowego. Serdecznie dziękuję za tę wypowiedź, a więc sami już Państwo widzą, że nie tylko inżynierowie, ale także inżynierowie architekci, także przyszli leśnicy. Ta współpraca, ten list intencyjny, który za chwilę podpiszemy, daje szerokie pole do naszej wspólnej pracy i działania na rzecz przyrody. Wigielski Park Narodowy to jeden z największych parków narodowych w Polsce. Oprócz przepięknego jeziora Wigry, ponad połowę jego powierzchni zajmują lasy na czele z Puszczą Augustowską. Panie dyrektorze, jak utrzymanie takiego ekosystemu może wpłynąć na potencjał Politechniki Białostockiej? Z tym pytaniem zwracam się do pana magistra inżyniera Tomasza Chuszczy, dyrektora Wigielskiego Parku Narodowego. Istotnie Wigielski Park Narodowy to teren szczególny, teren, który w swoich granicach obejmuje bardzo dobrze zachowane lasy. To także wody z szczególnie urody i wartości przyrodniczej jeziorem Wigry, ale to także tereny otwarte. I każda ta przestrzeń stwarza bardzo duże możliwości do wykorzystania przez pracowników, studentów Politechniki Białostockiej. Jeśli chodzi o lasy, są one objęte ochroną czynną, ale także ochroną bierną. W związku z tym studenci leśnictwa, jak mam nadzieję, będą mogli prowadzić tam prace monitoringowe, prace badawcze, które będą owocowały opracowaniami w postaci prac magisterskich, inżynieryjnych czy wyższej rangi. Jeśli chodzi o wody, wiążemy również bardzo duże nadzieje z aktywnością Politechniki Białostockiej. Przez park przepływają rzeki, które przynoszą nie zawsze ten bagaż pozytywny. Chcielibyśmy, ażeby pracownicy Politechniki Białostockiej opracowali urządzenie, które monitorowałoby stan wody i potencjalne zanieczyszczenia na bieżąco, które pozwoliłoby, mam na myśli to urządzenie, pozwoliłoby nam na reakcję w chwili najbardziej odpowiedniej, ażebyśmy mogli te procesy zatrzymać, ażebyśmy mogli ewentualnie zareagować w sposób naprawczy. Jeśli chodzi o przestrzeń otwartą, i tutaj również rysuje się bardzo duże i bardzo szerokie pole do działania, muszę powiedzieć, że od kilku lat współpracujemy z Politechniką Białostocką, a dokładnie z Zakładem Architektury Kultur Lokalnych, którą prowadzi pan profesor Jerzy Uścinowicz. Kilka lat temu została opracowana koncepcja rozbudowy Muzeum Wigier. Prace studentów, a także pracowników naukowych zostały zaprezentowane w naszym Muzeum Wigier. Zaś w zeszłym roku podjęliśmy się wspólnie działania bardzo poważnego. Otóż krajobraz otwarty to krajobraz, który stanowi duży procent parku, jak już wspomniałem, ale krajobraz, który ulega niezwykle dużej presji. Presji od strony, ze strony architektury, nowych budynków, nowych obiektów. Zespół pana profesora pochylił się nad tym problemem. Została przeprowadzona inwentaryzacja obiektów, które się zachowały do dzisiaj, obiektów, które zachowały swój pierwotny, niezwykle cenny, wartościowy, charakterystyczny dla danego terenu element w postaci bryły, proporcji i detalu. Zostały opracowane koncepcje, wzorce modelowe, które starają się pogodzić potrzeby współczesnego człowieka, a także wkomponować w tę nową myśl element kulturowy, element historyczny.
Mamy nadzieję, że uda nam się mieszkańców, inwestorów zachęcić do tego, ażeby sięgali po te narzędzia, ażeby korzystali z dorobku, z piękna, które zostało nam odziedziczone po wcześniejszych pokoleniach. Bardzo dziękuję i zachęcam do współpracy. Serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Jak widzę Państwo, ten list intencyjny, który za chwilę podpiszemy, to będzie tak naprawdę formalność, bo wszystkie parki narodowe czerpią już z potencjału Politechniki Białostockiej. O podsumowanie idei współpracy parków narodowych właśnie z naszą uczelnią poproszę profesora Mirosława Świercza, prorektora do spraw rozwoju. Szanowni Państwo, jednym z priorytetów władz uczelni i strategii rozwoju Politechniki Białostockiej jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Naszym naturalnym partnerem są zakłady przemysłowe, są instytucje użyteczności publicznej, jest sektor rolniczy i szczególne miejsce zajmują również obszary przyrodniczo cenne, zlokalizowane między innymi w parkach narodowych. Województwo podlaskie jest, ma największą liczbę parków narodowych w Polsce i tego akurat nie wiem, ale sądzę, że te parki zajmują również największą powierzchnię w stosunku do powierzchni województwa. Ale co jest istotne z naszego punktu widzenia, parki są źródłem bardzo ciekawych problemów technicznych również, nie tylko gospodarka zasobami przyrodniczymi, ale również i nasycenie techniką, nasycenie inteligentnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami. Jak tutaj było wspomniane, współpracujemy z parkami narodowymi już od dawna. Nasi pracownicy wspierają w znaczącej liczbie Rady Parków Narodowych, służą swą wiedzą, doświadczeniem dyrekcjom parków. Parki, jak tu już było powiedziane, stwarzają bardzo duże wyzwania intelektualne dla uczelni. I są to wyzwania w zasadzie dla wszystkich wydziałów, poczynając od Wydziału Mechanicznego, pomysłu, o którym mówił pan rektor Szusta, poprzez zadania kolegów z Wydziału Architektury, o których przed chwilą mówił pan dyrektor, poprzez monitorowanie zasobów środowiskowych, poprzez przetwarzanie danych, które mogą zwiększyć i polepszyć naszą wiedzę o zasobach przyrodniczych. A więc parki są zarówno źródłem bardzo ciekawych problemów, które nasi pracownicy, mam nadzieję, będą z sukcesem rozwiązywać, jak i są również miejscem, gdzie te nasze pomysły mogą być wdrażane i sprawdzane w praktyce w dużej skali. Mam nadzieję, że obie strony osiągną satysfakcję z tych wspólnych prac. Serdecznie dziękuję za wypowiedź, panie profesorze. Zatem możemy sobie strawestować tę wypowiedź tym, że Politechnika Białostocka to nie tylko obszar kampusu, ale też obszar 5 parków narodowych, na których będziemy działać. A teraz poproszę magnificencję rektor oraz panów dyrektorów do zajęcia miejsc i złożenia podpisów na liście intencyjnym traktującym o współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa pomiędzy Politechniką Białostocką a Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim i Wigierskim parkami narodowymi. Oczywiście chwileczkę potrwa, ponieważ każdy z Państwa będzie składał podpis na 5 egzemplarzach. Ja w międzyczasie przypomnę, że w liście intencyjnym piszemy o tym, że strony wyrażają wolę przyjęcia obszarów dla rozwijania wzajemnej współpracy w zakresie przede wszystkim wspólnej realizacji projektów o charakterze naukowym i badawczym. Strony także będą wspólnie organizowały konferencje, seminaria i inne przedsięwzięcia. Parki Narodowe i Politechnika Białostocka będą wspólnie przygotowywały programy i tematy badań naukowych, opracowań, koncepcji technicznych. Politechnika Białostocka i Parki Narodowe deklarują współpracę przy realizacji praktyk studenckich, staży, wizyt studyjnych. Będzie to też
współpraca i wzajemna promocja i przekazywanie informacji o zakresie działania stron. Przypomnę Państwu, że w tej chwili oglądacie naszą transmisję dzięki działaniu akademickiej telewizji Platon. To także jeden z kanałów komunikacji, dzięki któremu będziemy mogli mówić więcej i pokazywać, jak działają parki narodowe. Podobnie też przypominamy o naszych stronach internetowych, na których takie informacje mogą być przekazywane. Tematem listu intencyjnego jest także współpraca w innych obszarach uzgodnionych w trakcie wzajemnej współpracy. Państwo wymieniają się sprawnie dokumentami, już prawie wszyscy złożyli podpisy. Jest to 5 jednobrzmiących egzemplarzy. Rozumiem, że list intencyjny został podpisany, a postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania. Czy Państwo teraz zechcą wstać i pokazać wszystkim, jak ten list wygląda? Można otworzyć, można dokument otworzyć. To jest tak zwana chwila dla mediów, dla fotoreporterów, którzy mogą to uwiecznić. Świetnie. I w ten oto sposób nasze spotkanie, nasz briefing dobiega końca. Jeśli dziennikarze będą mieli jakieś pytania, to za chwileczkę wszyscy nasi goście są do dyspozycji. Ja tylko przypomnę, że w briefingu wzięli udział doktor habilitowana inżynier Marta Kosiorek-Kazbyruk, profesor Politechniki Białostockiej, rektor Politechniki Białostockiej, doktor Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, magister inżynier Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, magister inżynier Grzegorz Piekarski, dyrektor Narwieńskiego Parku Narodowego, magister inżynier Tomasz Chuszcza, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego oraz doktor habilitowany inżynier Mirosław Świercze, profesor Politechniki Białostockiej, prorektor do spraw rozwoju i doktor habilitowany inżynier Jarosław Szusta, prorektor do spraw studenckich, również profesor Politechniki Białostockiej. Dziękuję wszystkim dziennikarzom i mediom relacjującym nasze briefing, jak również obserwatorom transmisji. Dziękuję wszystkim Państwu, naszym gościom za przybycie. Jerzy Daruszkiewicz, Politechnika Białostocka.